Cześć, witajcie serdecznie, 1 września, koniec wakacji, czas na analizę techniczną. Dzisiaj słuchajcie o Bitcoinie, szybciutka aktualizacja i drugi coin z moich top 5 coinów pod hostce czyli pokażę wam drugiego coina, którym jestem równie mocno zainteresowany co RNDR. więc zapraszam serdecznie. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam cię serdecznie na kurs analizy technicznej, jest to ostatni mój kurs, analiza od A do Z, czyli nauczycie w sposób profesjonalny, analizować wykresy, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, byś wiedział gdzie się tutaj profitować, gdzie się łamie trend, gdzie ustawić stop lossa, jak grać futures, jak grać strategiami, które często słyszycie HP 50-15, 12-16, swingi, tam w wideo wszystko jest omówione, jak zarządzać i reinwestować, czyli jak co robić z zyskami, jak je reinwestować, jak pomnażać i robić taką dźwignię właśnie na kapitale. Plus dodatkowo dostęp do grupy naszej kryptospekulanci, gdzie codziennie masz live y na żywo o godzinie 20, które również można w innym czasie obejrzeć. Poranne odprawy, stream na żywo z ciekawym zagraniem, czyli jak jest coś ciekawego, to w ciągu dnia leci stream na grupie, pozycje HP, nowe coiny pod wraz z analizą, reinwestycja kapitału w praktyce i wiele, wiele, wiele więcej. Jeżeli jesteś zainteresowany, to link w opisie. To jest wiedza, której nie znajdziesz w internecie. Zapraszam serdecznie. Standardowo zaczynam od komentarzy, dziękuję za wszystkie komentarze. Pamiętajcie, że to właśnie komentarze motywują do nagrywania, do analizowania itp., itd., więc zostaw coś po sobie, ok? Fajnie by było w formie jakiegoś tam ewentualnego podziękowania za pracę. Słuchajcie, dzięki Shiba, poproszę, jeśli znajdzie się czas na hodl. Na hodl się nie interesujemy, to tylko fundamentalnie, słuchajcie, jeżeli chce ktoś hodlować, to tylko wystarczy, fundamenty sobie zobaczyć, nie trzeba po analizie technicznej tam nic patrzeć, tak naprawdę. No bo hodlowanie to jakby uśrednianie ceny, czego ja nie lubię. Wrzucanie jaj do worka i potem sprzedawanie. Wolę, tak jak mówię, swobodnie zarządzać kapitałem, czyli strategicznie grać. Natomiast na chodu nie ma sensu w ogóle patrzeć na wykresy. Słuchajcie, chodu cechuje się tym, wrzucam do worka i wyciągam za dwa lata. Jak coś... oczywiście jest ryzyko, że coś zginie, prawda? Się nie podniesie, coś tam, coś tam się z tym stanie. Natomiast no tak wygląda chodu, więc jakby tutaj nie ma, nie ma sensu na to patrzeć. Natomiast jeżeli kogoś interesuje aktywne zarządzanie kapitałem, aktywne e, słuchajcie, reinwestowanie kapitału, no to wtedy jest, e, jakby tutaj e, sens patrzeć w ogóle na wykres, prawda? E, przydałoby się jeszcze trochę spadków na BTC, też jestem tego zdania. <gry> e, dzięki komentarz taktyczny, OK, Akro jest ciekawe, może jest na to inny plan. A jaki Adrianie masz plan? Bo nie wiem jaki masz plan, więc trzeba by najpierw poznać twój plan. plan. E, Doberek brachu mógłbyś coś powiedzieć o Link, Matic, XRP habar. Link był, ma, e, XRP był, e, ARB był, Phantom był więc tam zapraszam do wcześniejszego wideo, gdzieś tam wcześniejszych wideo, natomiast słuchajcie, Matika nie było, więc Matika sobie zobaczymy. No i tyle, i tyle tych komentarzy, mało, <ścoughs> lecimy sobie, słuchajcie, do wykresów. E, mówiłem o hodlowaniu, że nieważny wykres, może troszkę słuchajcie, przesadziłem. Jest troszkę ważny ten wykres, no bo też trzeba wiedzieć, gdzie wyjść z tego hodla, ewentualnie, prawda? Natomiast ja ogólnie staram się nie hodlować monet. Tylko tak jak mówię, e, gram sobie strategiami, bo uważam, że hodlowanie duży potencjał tracimy na zarabianie pieniędzy w międzyczasie, jeszcze albo powiększanie, nawet hodla można to spokojnie robić, więc to uważam, że i tak trzeba patrzeć w sumie, bo trzeba wiedzieć, gdzie wyjść. Słuchajcie, co do bitcoina, aktualizacja bitcoina, no to jest to, co chciałem, czyli nie poszliśmy dalej w górę, zrobiliśmy strzał, zatrzymaliśmy się od tej strefy 27600, ta strefa już tu była jakiś czas. Yy, więc była, była jeszcze jedna ta mniejsza, były dwie, o te dwie dodałem, były dwie, ta druga ładnie tutaj zepchnęła ceną, no ale to jest dalej ruch boczny, czyli dalej sprawa otwarta, słuchajcie, to na co liczę i kibicuję to przełamanie tego dołka, czyli no spadki jeszcze, prawda, czyli tutaj by mnie interesowały jeszcze spadki, teraz słuchajcie, jak przełamiemy ten dołek, to też nie oznacza, że od razu spadniemy do tych stref, tylko to oznacza jeszcze wybicie stop lossów i cena jeszcze powinna pójść w górę, czyli ogólnie trzeba będzie odkupić kontrakty tych, no bo tam się ustawiają jakby ludzie, z, jeżeli gdzieś ktoś, ktoś shortuje, no to tam ma, mają też stop lossa, ewentualnie longi z góry też mają tu stop lossa, czyli jeżeli przybije OPD, no to, no to wybija longi i tym samym robi się płynność albo i nie płynność, prawda, zależy, zależy, do tego jest. W każdym razie shortowe, shortowe, słuchajcie, shorty, no tutaj będą wybijane, w związku z tym trzeba będzie odkupić kontrakty, a co za tym idzie, cena powinna po przebiciu lekko pójść w górę i potem dopiero rozpocząć jakiś tam impuls spadkowy. I teraz tak, słuchajcie, to jedna wiadomość, jeżeli przebijemy ten dołek i nawet pójdziemy w górę, to na 99% i tak wrócimy, okej, okay? więc ja bym się nie łudził na to, że po jakimś tam chwilowym wzroście będzie tu dobrze, nie będzie tu dobrze, okej, okay? znaczy będzie dobrze dla tych, którzy, którzy widzą potencjał eee, i teraz tak, słuchajcie, Wszystkie alty, jakiekolwiek macie w swoim koszyczku e, kryptowalutowym, e, bo się często pytacie, gdzie alty, tak naprawdę trzeba się sugerować też Bitcoinem. Okay? Ja wam oczywiście tutaj na e, kanale będę pokazywać, gdzie, gdzie będzie takie miejsce w, dużo lepsze niż inne, ale najpierw musimy przebić to, żebym miał informację, e, gdzie Któraś ze stref będzie mocna, ok? I tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że jeżeli to przebijemy, to tu będzie ostatni spadek nie wybijający już tego dołka, prawda? Tylko, że ten, tylko tak jak mówię, tu, tu, jest, tu są cztery strefy, trzy strefy popytowe. Tutaj, która strefa będzie silniejsza, no to jeszcze określę. Na razie nie mam takich informacji, bo nie przebiliśmy tego. Więc o Bitcoinie tyle. Rób boczny, to co mówiłem w poprzednich wideo, nie będę się powtarzać. Więc, jakby goś interesowało, no to zapraszam do poprzednich wideo, bo to się nic nie zmienia. Słuchajcie, Matic. Matic, jeżeli chodzi o Matik, dużo osób pyta. Matik się cholernie dobrze trzyma, to trzeba mu przyznać. I z uwagi na to, że się cholernie dobrze trzyma, no to jeżeli BTC, tak jak mówię, przebiłby jeszcze sobie, a co jest duże prawdopodobieństwo na to, to słuchajcie, ta strefa 40-23 to jest złota strefa. Ogólnie od 46 do 40-23. Jest to duża strefa popytowa. Nie mam tutaj jeszcze, słuchajcie, 12%. Mam tutaj. Tak, szczególnie 40-36, czyli gdyby wjechało w tą strefę popytową, no to liczyłbym się tutaj jeszcze na zaliczenie tego 40, ale to różnie bywa. Więc tutaj tak naprawdę ta strefa popytowa jest od 46. No i słuchajcie, jeżeli jest od 46, no to też tutaj uważam, że tutaj się to już zakończy ten trend. Znaczy trend. Ogólnie tu mamy trend wzrostowy na Matiku po tej pierwszej fali, prawda? Czyli dla tej pierwszej fali robimy głęboką korektę, no i później, jak to lubi bywać, OK, robimy coś więcej. Czyli ta pierwsza fala, jakby. Ja sobie zobaczę jeszcze jak Matik wcześniej wyglądał. Dokładnie, słuchajcie, dokładnie zobaczcie, o co mi chodzi. Pierwsza fala wzrostowa, jakiś szczyt, prawda? I druga fala spadkowa, jakieś mocne zejście, już nie wybijające, go, wybijające dołka i dopiero budowanie się tego w górę. Więc tutaj bardzo podobnie na matiku, znaczy na wszystkich tak monetach, praktycznie tak jak ktoś jest w stanie tą pierwszą falę sobie tutaj ogarnąć, czyli zreflektować się szybko, no to wiadomo, że powroty bywają bardzo głębokie dla tych pierwszych fal. Więc tutaj, jeżeli tu obroni matik to pozostaje mu już tylko i wyłącznie budowanie się później w górę. Tylko tu jeszcze może być słaba dynamika, to trzeba się też liczyć, ok? Natomiast ogólnie, te dwie strefy bym tu widział. Targetem na początek jest dolar 89, czyli nawet gdyby tutaj to wziąć, to jest 300%, więc myślę, że bardzo fajnie. No i słuchajcie, CFX to jest jeden z coinów, którym się interesuje w top 5. Pierwszy jest RNDR a ten jest drugi. CVX przedstawię Wam kolejne coiny, które, jakby tutaj, słuchajcie, są moimi topkami. O, może topkami po prostu. No i słuchajcie, jest to oczywiście chiński, chiński blockchain, który jest wspierany przez, przez rząd chiński. Ok, czyli bardzo dobry projekt, ma również współpracę z drugą największą siecią telekomunikacyjną w Chinach. Jak się nie mylę, ta sieć, zapomniałem jak ona się nazywa, ale można sprawdzić, słuchajcie, China Telekom, coś takiego. Jest to druga, druga największa sieć w Chinach. No i w związku z tym, słuchajcie, CFX dla mnie jakby topka. Tutaj też rozgrywam strategii, nie ma sensu tego hodlować. Dużo bardziej, lepiej tutaj tym zarządzać. No i słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, wybicie tego szczytu w hoście nie będzie problemem tutaj dla Cevix'a, zwłaszcza, że ma, tak jak mówię, silny fundament. E, prawdziwy team za tym stoi, e, prawdziwy twórca. Jest to oczywiście blockchain, który ma, no chiński blockchain, a może ta, w skrócie tak powiedzmy. E, więc słuchajcie, potencjały są tutaj duże. E, dolar, zaliczenie dolara, dolar, po prostu dolar, no to jest jakby, jak to, jak to słynny mówi e, pewien youtuber... Minimum socjalne, chociaż w jego przypadku, ale okej, okay. więc słuchajcie. CFX, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Tu mamy strefę popytową. Ja to rozgrywam w strategii, więc jakby inaczej. Natomiast to, co bym chciał tutaj osiągnąć na CFX, to ten poziom 787, czyli 7 centów, tak naprawdę. I to jest jeszcze spadek. O, dokładnie słuchajcie. Jakieś 38% okay, od obecnego poziomu. Ale nie jestem przekonany, czy tam zjedziemy aż tak nisko, no, dlatego też w strategii to rozgrywam. Natomiast gdyby się udało, żeby alty jeszcze spadły, słuchajcie. I w tym samym tego RMDR też fajnie jakby się udało wziąć wziąć, wziąć, rozegrać gdzieś niżej, prawda? I tego VIX-a. Też rozegrać gdzieś niżej, dlatego zależy mi bardzo na spadku, bo to jest jakby ta duża okazja. To 7,0787 to jest mój poziom bardzo, że tak powiem, gorący. No i to będę grać, niezależnie od tego, co tam się będzie działo na tym poziomie, słuchajcie. No i tak jak mówię, jest różnica duża, bo jeżeli tutaj mówimy o dolarze, przynajmniej tutaj, przynajmniej mówię o jakimś takim. Kolejnej fali, prawda? Więc tutaj wzięcie stąd to jest 666%, natomiast gdyby się udało wziąć, to stąd słuchajcie. No, to jest 1198%, czyli dwa razy więcej. Dlatego ten spadek tak bardzo mi zależy na tym, żeby ten bitcoin jeszcze spadał, czyli żeby przełamał to i spadł. No bo tutaj fajne okazje są i na Rendr, i na CFX, i na wielu, wielu, wielu innych monetach. I to, to też sobie słuchajcie, rozgrywamy, więc to jest mój top 2, jeżeli chodzi o altcoiny CFX z bardzo fajnym potencjałem, tylko kwestia, żeby jeszcze troszkę spadł słuchajcie. No, to jest, to jest najlepsza kwestia. Tyle, jeżeli podobało Ci się, no to zostaw lajka, komentarz. Jeżeli chciałbyś się nauczyć grać strategicznie, zarządzać kapitałem, poznać metodologię, wyznaczać strefy podażowe, popytowe, to link w opisie. Tyle, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym wideo. Trzymajcie się, hej!